Panie generale, jest pan doświadczonym pilotem. Na pana piersi widnieje sylwetka samolotu myśliwsko-bombowego, myśliwsko-szturmowego. Ma pan bardzo duże doświadczenie. Jest pan jednocześnie zwolennikiem nowego sposobu podejścia do szkolenia. Szkolenia w Polsce, w polskich warunkach i na polskich tradycjach. O, tak bym to powiedział. Czy się nie mylę? Tak jest. Moja opinia wynika z kilku faktów. Przede wszystkim dlatego, że zmiana filozofii szkolenia musi mieć na celu dostosowanie szkolenia do wymogów nowego samolotu, który będziemy pozyskiwać na kilka lat. I tutaj musi nastąpić duże przewartościowanie tego, w jaki sposób szkolimy w dęblińskiej szkole i w czwartym skrzydle lotnictwa szkolnego pilotów. Natomiast druga sprawa to jest utrzymanie narodowych zdolności do szkolenia. Ponieważ w przypadku konfliktu niekoniecznie będziemy mogli korzystać z zagranicznych mocy szkoleniowych albo opierać się na sojusznikach, bo wszyscy możemy być zamieszani w konflikt na skalę globalną i wtedy narodowe zdolności do szkolenia lotniczego będą nas krytyczne. Utrzymanie takich zdolności jest po prostu bardzo ważne. Czyli generalnie jest pan za przemodelowaniem tego, co my w tej chwili mamy i przekształceniem bardziej w kierunku przyszłości. Oczywiście. I tutaj pozyskanie nowego sprzętu do dęblina samolotów Bielik to jest taki jakby pierwszy krok do tego przemodelowania szkolenia. Wiadomo, że samoloty TS-11 nie spełniają już od wielu lat wymogów szkoleniowych, nowoczesnego szkolenia nawigacyjnego i zastosowania uzbrojenia. Natomiast równolegle z tym powinna nastąpić zmiana mentalności, czyli wizja szkolenia. Zmiana mentalności pilotów, kandydatów, personelu czy kadry, jakby, która podejmuje najwyższego szczebla, która podejmuje decyzje? Myślę, że wszystkich. Bo zaczyna się oczywiście od góry, tak? Ktoś organizuje system szkolenia, ktoś ten organizuje go, czyli menadżeruje technicznie, tak? Ktoś zapewnia sprzęt, a na końcu są instruktorzy i są uczniowie. I tutaj pozyskiwanie odpowiednio wykwalifikowanych uczniów, tak? Którzy posiadają doświadczenie lotnicze, język znają, któremu nie musimy poświęcać w szkole, w Lotniczej Akademii Wojskowej, nie musimy poświęcać dodatkowego czasu na naukę języka, tylko skupiamy się na nauce lotnictwa, na nauce taktyki, ale a później przekazujemy produkt. Ale ci uczniowie, przyszli oficerowie, przyszli kandydaci do zawodu pilota wojskowego, pana zdaniem powinni już posiadać, tak jak kiedyś to było za dawnych czasów, co najmniej zdolność latania na samolotach tłokowych i tak dalej, może nawet licencję tłokową, turystyczną. Byłoby to pożądane, aczkolwiek nadal istnieją dwa kanały pozyskiwania kandydatów do lotników wojskowych. Jeden to jest to, o czym pan redaktor mówi, czyli ludzi z licencjami, ale ponieważ Lotnicza Akademia Wojskowa ma również swój ośrodek szkolenia, to ci kandydaci, którzy nie posiadają licencji podwyższenia podstawowego lotniczego, mogą przed rozpoczęciem szkoły, tak jak ja osobiście, udać się na 2 miesiące na szkolenie lotnicze i zostać tam zweryfikowani, jeszcze zanim rozpoczną naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej. Czyli pana zdaniem, no bo to za chwilę będzie jakiś duży przeskok, prawda, technologiczny. Czyli pana zdaniem nie powinniśmy płacić ogromnych pieniędzy na szkolenie zagraniczne i wyłącznie bazować na tym, żeby nam wyszkolili przyszłych pilotów za granicą, tylko powinniśmy sami stworzyć coś w rodzaju Międzynarodowej Akademii, tak? Możemy wybiegać myślą nawet tak daleko, tak, do stworzenia ośrodka międzynarodowego. Natomiast, bo cała Europa de facto w tej chwili przesiada się na samoloty nowej generacji. I my moglibyśmy odegrać tutaj bardzo ważną rolę, tworząc taki międzynarodowy, nie wiem, takie międzynarodowe centrum kształcenia, łącznie z kształceniem taktycznym. Oczywiście. Do tego natomiast potrzebne są jeszcze zmiany sprzętowe dalsze, tak? No bo jeżeli musimy uczyć taktyki i zastosowania uzbrojenia, to powinniśmy mieć w szkole również samoloty posiadające przynajmniej minimalne zdolności do przenoszenia uzbrojenia. Natomiast ważne jest to, posiadając system narodowy, że mamy wgląd w szkolenie, tak? Obecnie szkoląc się za granicą, nie mamy tam własnych instruktorów i de facto nie wiemy, jakie są kryteria odstawiania czy tam wycofywania naszych uczniów. Czy pan sugeruje, że przylatuje do Polski pilot amerykański, tylko że w polskim mundurze? No tak daleko bym nie powiedział, ale na pewno nie mamy tam wglądu, tak? Bo nie mamy instruktorów. Całkowicie polegamy na Amerykanach, na sojusznikach, że oni w dobrej wierze oczywiście kształcą nas personel, ale to nie jest optymalny model, bo system powinien działać w ten sposób, że my na pewnym etapie powinniśmy tam wysłać instruktorów naszych i po prostu
zbadać, tak? Czy oceny, które są tam przez instruktorów miejscowych wystawiane, się sprawdzają, tak? Czy ten postęp szkolenia jest realistyczny, czy nie? A my tego nie mamy. Czyli reasumując, pan jest za polonizacją całego cyklu kształcenia. Na tyle, na ile jest to możliwe obecnie, bo wiadomo, że tego się nie zrobi, ten system się nie odtworzy w przeciągu roku czy dwóch. Tak? To musi trwać 5 lat. A pana opinia na temat takiej koncepcji uzbrojenia masterów i stworzenia z nich takiej drugiej linii uzbrojenia samolotów? Mastery byłyby też uzbrojone w pociski kierowane, w broń pokładową, ewentualnie przystosowane do działań bojowych. Czy to jest właściwy kierunek? Jest to również jedna z opcji, tak? Bo wiadomo, że finansowo nie można sobie pozwolić, żaden kraj nie jest w stanie sobie pozwolić finansowo na to, żeby mieć same najnowsze samoloty, tak? I najdroższe. Natomiast ta słynna koncepcja tej drugiej linii opiera się na tym, że lotnictwo obrony powietrznej przyjmie na siebie pierwsze uderzenie, tak? I stworzy warunki do działania, swobody działania lotnictwa pozostałego. I wtedy już nie ma znaczenia, czy jest samolot F-16, czy Master, tylko coś, cokolwiek, co wozi uzbrojenie, jest być może mniej zależne od infrastruktury niż samolot F-16, może działać w warunkach polowych, posiada minimalną ilość personelu do obsługi. I taki samolot może się przydać. Nie mówię tutaj, nie przesądzam, czy musi to być włoski samolot, aczkolwiek, wracając do Narodowego Systemu Szkolenia, byłoby to najprostsze osiągnięcie zdolności operacyjnej lotników, tak? Bo szkoliłby się w Lotniczej Akademii i w czwartym skrzydle na masterze, szedłby do jednostki masterów, która ma takie same samoloty. To jest bardzo proste szkolenie. Ja tego doświadczyłem na sobie. Skończyliśmy latać w listopadzie, a w styczniu zacząłem latać w jednostce bojowej na tym samym typie samolotu, nie utraciłem nawyków. Byłem dalej wyszkolonym pilotem, tak? Kontynuowałem swoje szkolenie nie od zera, tylko kontynuowałem szkolenie od pewnego uzyskanego poziomu. Czy to jest tylko pana pogląd, czy to jest pogląd wielu oficerów lotnictwa zmierzający w kierunku konkretnych zmian? Wypowiadam się za siebie. Dyskusje są nawet wśród nas wielkie, czy po prostu jesteśmy w stanie ten system odtworzyć, czy nadal będziemy musieli korzystać ze zdolności sojuszniczych w szkoleniu. Natomiast ja uważam, że oczywiście możemy korzystać z dwóch wariantów, tak? Ale na pewno system szkolenia narodowy powinien być odtworzony, bo bez tego ani rusz. Zostaniemy w pewnym momencie, jak zostaniemy z różnych przyczyn, odcięci od szkolenia za granicą, nie będziemy w stanie wyszkolić załóg. Czyli reasumując, rzuca pan takie wyzwanie, że coś trzeba zrobić z systemem szkolenia i życzę, żeby pan został wysłuchany, bo wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek. Dziękuję bardzo. Dzięki.